A we wszystkim z tej strony Pio i niedawno przyszło do mnie to cudo. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Piękna, wielka tuba. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to jest Escape from Site 19. Czeska gra planszowa, znaczy nie planszowa, no po prostu gra karciano-planszowa w klimatyce SCP, w której chodzi o to, żeby uciec właśnie z tytułowego ośrodka 19. I mam okazję, żeby wam ją przedstawić. W sensie, w tym odcinku zajmujemy się otworzeniem tego cudownego pudła. Jest już po wrześniu, co oznacza, że straciliście swoją okazję, żeby kupić tą grę w przedpremierze, w przedsprzedaży i żeby zdobyć swoje 10 dodatkowych ekskluzywnych kart z kodem PIOFLI, bo był taki kod i było mi bardzo miło, że ekipa od Escape from Site 19 stwierdziła: ej, dostaniesz swój kod na 20% zniżki. Ja bym jak... cool, zajebiście. Co nie zmienia faktu, że teraz weszła normalna sprzedaż gry i możecie ją normalnie kupić. Za pełną cenę, ale niedługo słyszałem, że będzie jakiś kolejny event i jakieś kolejne dodatki, więc czekajcie, czekajcie. Może przydarzy wam się okazja, żeby złożyć się ze znajomymi na przykład i kupić tą grę w jej pełnej okazałości. A teraz zajmijmy się otworzeniem tego pudła, bo wygląda cudnie, ale jestem pewien, że to, co jest w środku, będzie wyglądało jeszcze cudniej. U dołu mamy właśnie taką naklejeczkę. Nie wiem, czy widzicie, na pewno widzicie. Gra jest od 18 lat, od 3 do 5 graczy. Gra się w nią aż 180 minut. Tak więc, jak to odkręcić? To jest... ciężko się to otwiera, powiem wam szczerze, ale dobra, okej. Okej. Dobra. Pierwsze, co mamy, folia bąbelkowa. Coś jest z folii bąbelkowej. Dobra, wiecie, co robimy z folią bąbelkową. To jest pierwszy unboxing na kanale, więc mogę się posłużyć wszystkim, co mam w okolicy. Ten nóż się do tego zalicza. Chyba wiem, co to jest. To jest chyba świeca. Czyli nie połamałem. Dobra. To jest świeca. To jest normalna, zwykła, woskowa świeca. Ale jaka w kształcie logo SCP. Wygląda kozacko. Jakby odpaliłbym ją sobie tak po prostu, ale ona będzie potrzebna do rozgrywki, więc zostawię ją sobie tutaj. Dobra, co my mamy dalej? Dalej mamy karty. Z tyłu mamy jakiegoś administratora, okej. I mamy doktora Brighta, mamy doktora Clefa. Wszystko co dobre tutaj. Wow, ja muszę przeczytać instrukcję, chyba żeby ogarnąć rzeczywiście, o co chodzi z tymi kartami. Ja nie będę wam spoilerował. To jest jedna chyba z tych ekskluzywnych kart. Doktor Bright w pełnej swojej okazałości. I to Full HD, nazwijmy to. Jest bardzo, bardzo ładnie wyeksponowane na czarnej karcie. Dalej mamy kolejne kubki kart. Ale ich dużo. Wow, tu jest dużo rzeczy. Bardzo dużo rzeczy. Ja się z tym nie ogarnę. Chcę od kart zacząć. Ja zaczynam zawsze od dupy strony. Zaczynam od tego, od czego nie powinienem zaczynać. Czyli od kart, których nie... Ile ich jest? Ile ich jest? Jakby ogarnijcie, że oni robili tę grę tylko i wyłącznie z dwóch pierwszych serii chyba. Więc do SCP maksymalnie 2000. I to są wszystko SCP bezpieczne. SCP, o których nic nie słyszałem nigdy. Na przykład SCP-1196. Słyszeliście o SCP-1196? W tej grze usłyszycie. I na przykład ta karta zmusza graczy, żeby po prostu wynieśli z pokoju krzesła i mają przez ileś tam rund grać na stojąco. Okej, epickie. Boże święte, one są ładne. Sorry, ale ja będę wam pokazywał po prostu. Dobra. Przepraszam, pierwszy raz zostałem rozbawiony przez nazwę po prostu Fred. Tak, ej, chcecie Fred? Kupcie tę grę, dostaniecie Fred. Dobra, co my tam dalej mamy? Mamy taumiele, mamy w ogóle taumiele. Co robią taumiele w tej grze? To mnie ciekawi. Czy oni wykopali wszystkie taumiele, jakie istnieją? Bo nie przypominam sobie, żeby było jakoś super dużo taumieli. Mamy SCP-0028. Okej, rozumiem. To jakby nie są karty, które są taumielami normalnie na SCP Wiki, ale przyjęli je jako taumiele, które w teorii mogą zabezpieczać SCP. To ma sens. Na przykład 073. Czyli to są pewnie takie dodatkowe karty, które spełniają jakąś inną rolę. Okej, to jest ciekawe. Ketery. Keterów jest dużo. Jakby ja się jaram, bo to są rzeczy, o których ja czytam, to są rzeczy, o których w ogóle nie ma merchu, nie ma żadnych gier ani nic. To są rzeczy, które ja czytam w internecie i nagle mam namacalne karty z czegoś takiego. Mam gadającą fancy zupę. Zajebiście. Przeszły mnie ciarki w tym momencie. SCP-231. Procedura 110 Montauk. Zadanie: uroń prawdziwą łzę. Fucking hell.
Nie mogę sobie spoilerować, nie mogę sobie tego spoilerować. Muszę to zostawić na grę, ale... Jeszcze jedna karta, jeszcze jedna karta. Wondertainment Land, co? 949, Wondertainment Lab. Land, przepraszam, Land, nie Lab. Nie wiem, czy to się, nie wiem, czy to widać w ogóle. Widać, czy się fokusuje w ogóle? Oh. Gdzie są Euklidy? Gdzie są Euklidy? Halo, zapomnieliście o Euklidach? Nie, są na dole, są na dole. Nieśmiało jak na pewno będzie Euklidem i Lekarz Plagi. To są takie najbardziej sztampowe skipy, jakie mogą być, więc one tam muszą być. Muszą być. Matka nas wszystkich. Jakby podoba mi się to, że oni do tych kart robili serio zdjęcia, robili serio sesje zdjęciowe. SCP-230. Najszczęśliwszy człowiek na świecie, czyli the gayest man alive. Najbardziej gejowy człowiek na ziemi. Mechaniczny wirus. Zadanie, żeby przez ileś rund mówić w bardzo monotonnym, takim robotycznym głosem i poruszać się jak robot. To pasuje bardzo do tej karty. Do tego SCP bardzo pasuje. Dobra, koniec spoilerów. Powinienem sobie ustalić taką liczbę, że mogę przeczytać 3 karty z danej kubki i tyle. Teraz będziemy mieli je po kolei. Administrator. Nie mam pojęcia, o co chodzi z tym administrator jeszcze. Będę musiał przeczytać instrukcję. Ej, czy u was w rodzinie zawsze była ta osoba, która czytała instrukcję? Bo w mojej rodzinie ja byłem zawsze tą osobą. Co my tutaj mamy dalej? Mamy pudełko zapałek. Pudełko zapałek z logiem fundacji SCP. SCP-001. Czyli ostateczne SCP, z jakim trzeba się zmierzyć w tej grze. Ile ich jest raz? 12 różnych SCP-001, przy czym... Jeden jest ten ekskluzywny, to jest chyba The Gate Guardian, ten. Więc jeżeli kupiliście w przedpremierze, to dostaniecie. A jak nie, to musicie poczekać na następną okazję, nie wiem. Tak, bo są dwie wersje Gate Guardiana. Jedna jest ta ekskluzywna, ta taka pionowa i druga jest ta zwykła. Nie wiem, czy one się czymś różnią, czy nie. Ale i tak, mamy co? Mamy plik papierów. To też są wszystko propozycje 001. A czy jest? Czy jest When Day Breaks? To mnie ciekawi. Chyba nie, bo to są takie bardziej SCP, które rozpoczynają fundację, a nie ją kończą. Jest prototyp i jest fabryka, jest mój ulubiony 001 wszechczasów. Jest po prostu... Okej, kamera się po prostu odbija w tym. Cześć kamero. Cudownie, okej. Mamy w takim razie sejfy, Euklidy, Ketery, Taumiele i 001. Fucking amazing. Mamy jeszcze jakieś inne karty? Mamy karty postaci. To są chyba karty postaci teraz. What the fuck? Wait. O, dobra, okej. To są takie większe tabliczki. Tak. Każdemu to rozdajesz. Mamy tutaj, jak przebiega kolejka po prostu. Więc to jest bardzo przydatne. W wielu grach są właśnie takie tabliczki do rozdawania i wtedy macie skrócone takie zasady. Dobra, o, fuck. Będę musiał to sobie wszystko później przeczytać do rozgrywki. I po rozgrywce będę mógł wam zrecenzować, co sądzę tak naprawdę o samej rozgrywce. Bo to, że wygląda wszystko ładnie, nic jeszcze nie znaczy. Zobaczymy jeszcze, co z tym będzie. Zobaczmy sobie na karty postaci. Karty postaci też są, podoba mi się w ogóle to, jak te karty są zrobione. Te karty są rzeczywiście takie... są porządne. Wiem, do czego je porównać. Chciałem je porównać do kart z Magicka, bo Magic the Gathering jest taka kolekcjonerska gra karciana. I mam ogrom kart z niej i karty są, mają trochę inną strukturę. Wydaje mi się, że te są nawet trochę lepszej jakości, to be honest. Bardzo podoba mi się struktura tych kart, one są takie, widzicie trochę, że się odbija od nich światło. Tak jak od tej by się nie odbijało raczej nic. Nie mam pojęcia, w jaki sposób odbijanie się światła miałoby mieć wpływ na to, czy dobrze sądzę coś o tych kartach, czy nie. Wracając do kart postaci. Mamy oczywiście członka Rady O5, który jest tą ekskluzywną kartą w dużej jakości, duży obrazek i inne różne ciekawe informacje tam na temat ich. O, i mamy różne postaci z przeróżnych organizacji. Mamy łowcę z Ori, czyli z biura odnajdywania islamskich artefaktów, coś w tym stylu. Mamy kleryka z inicjatywy Horizon. Mamy, o, szaman z ręki węża. Okej, wygląda kozacko. Wygląda kozacko. Jeżeli chcecie grać ręką węża, to macie okazję. Najemnik z dywizji grupę. O Boże. Chcecie być komunistami? Też możecie. Wszystko możecie w tej grze. Zarządca fabryki. Nie będę wam reszty spoilerował. Niestawy doktor Wondertainment, co? Sabotażysta z Rebelii Chaosu. Nie będę wam pokazywał. Nie będę. Sami musicie sobie. Nie, dobra.
sabotażysta na przykład. Czyli zapewne gracz, który będzie przeszkadzał w rozgrywce. Z tego co czytałem. Tych postaci jest ogrom, jest ich dużo, więc ponownie wydaje mi się, że pod względem różnorodności i powtarzalności tę grę będzie można rozgrywać wielokrotnie, na wiele różnych sposobów. Mamy GOC, mamy administratora z fundacji, mamy członka klasy D, mamy nawet wyznawców kościoła zepsutego boga. Damn! Ale nie ma sarkistów. Gdzie są sarkiści? Halo? Zróbcie DLC, w którym będą sarkiści. I sarkiści będą mogli się naparzać z Church of the Broken God. To by było cudowne. Kocham sarkistów. Jestem sarkistą sam w sobie. Ale okej. Żeby nie pokazywać wam wszystkich kart, bo ja bym to z chęcią zrobił. Wy wiecie, jaki ja jestem i że ja się tym jaram okropnie. Ale dobra, przejdźmy dalej. Kartki zostawiamy na koniec. Mamy żetony. Tak? Żetony? Okej. Mamy jakąś kość w ogóle? Mamy kość nawet. Okej, dobra. Ogrom żetonów. Każdy jest w osobnych woreczkach. To mi się bardzo podoba, że to od razu będzie o wiele łatwiej zbierać. Zapewne każdy jest dla innego gracza. Mamy żółty, zielony, niebieski, biały i czarny. Tak więc żetony wyglądają następująco. Są to... To nie jest saszetka z koksem, to jest saszetka z żetonami, jakby co. YouTube, nie demonetyzuj. Ja wiem, jak działają wasze boty. Nie wiem, czy służą do... Bo tu są takie dziurki na tych kartach. Pewnie je się tam wkładzie i się idzie dalej, czy coś. Nie czytałem jeszcze instrukcji. Ja wiem, ja przeczytam ją dopiero, jak będziemy grać. Dlatego nie chcę sobie spoilerować żadnych tych kart, ani nic. Jest! Dobra. Jest jedna wielka, jebitna plansza. Ja się zastanawiałem, jak oni to zmieszczą wszystko do tego pudła, bo to pudło jest takie... No to jest tuba. Zastanawiałem się, jak oni zmieszczą taką planszę kartonową, prostą. I okazuje się, że po prostu zrobili ją z takiego bardzo ładnego materiału. To tutaj pewnie rozpoczyna się nasza wspólna podróż. Mamy tutaj start. I przechodzimy przez sejfy. Przez Euklidy, aż do Keterów. Na sam koniec do SCP-001. I mamy tam na dole... checkpointy, przy których pewnie będziemy się zatrzymywać. Mamy znaczniki lockdownów, znaczniki zamknięć, które pewnie są znacznikami tego, jakby im więcej nie uda nam się zrobić zadań, tym więcej będzie lockdownów i jak już będzie ich wystarczająca duża ilość, to po prostu wtedy się przegrywa. Mamy oczywiście instrukcję. Instrukcja jest bardzo potrzebna, jak zawsze, ale nie wygląda na jakąś obszerną. Mamy jakieś ostrzeżenia co do ryzyka płynącego z gry. Escape from Site-19 is not a party game. To nie jest gra imprezowa. Okej, dobra. Karty administratora są brane po prostu, kiedy gracz grający administratorem użyje swoje zdolności najwidoczniej. Okej. Widzicie, the more you know. Wszystko jest bardzo ładnie opisane. Bardzo ładnie, jakby czytelnie. To się liczy. Okej. Widzę, że jest dość duży nacisk na to, żeby odgrywać swoją postać. Czyli to jest taki roleplaying, dosłownie roleplaying, jakbyś uciekał rzeczywiście z ośrodka 19 i napotykasz na swojej drodze ludzi, czy to właśnie z Rebelii Chaosu, czy z UU, albo z GOC, no i próbujecie uciec po prostu. I na koniec list od administratora. Cudowny list od administratora, nawet zatwierdzony przez Komitet do Spraw Etyki. Nice. Wszystko wygląda epicko, jakby ja chcę już w to zagrać. Więc ja zaraz zabieram się do czytania instrukcji. Pokazałem wam przed chwilą, jak to wszystko wygląda i co się składa na tę grę. Składa się piękny kapelusz, który możecie nosić. Nie, za mały na moją głowę. Fuck. 2/10. Siema, z tej strony Pio z przeszłości, bo Pio z przeszłości zapomniał nagrać outro. Jestem już po rozgrywce, po paru rozgrywkach tak naprawdę. I powiem wam, ta gra to jest coś. Naprawdę, to jest dzikie przeżycie. My jesteśmy już po nagraniu naprawdę dość długiej rozgrywki, którą postaram się wam skrócić jakoś niedługo, w przyszłym albo w następnym tygodniu. Będzie ostro, tyle wam powiem. Zapraszam was jeszcze na koniec na stronę oczywiście Escape from Site-19 i ich social media, a także na moje social media. Wiedzieliście, że mam social media? Ja zapomniałem, bo... No, nie, tak jakoś wyszło. A tymczasem muszę się z wami pożegnać, mam nadzieję, że spodobała się wam zawartość gry Escape from Site-19, ponieważ to był jej unboxing, ja jestem Pio i do zobaczenia kiedyś.